Zima, witam cię serdecznie. Witam. Witam serdecznie. Zima. E, chciałbym z Tobą porozmawiać o selekcji, o tym, jak się przygotować, co jest ważne, e, co możemy w sobie wyćwiczyć, um, jak ten proces cały przebiega. Jak to u Ciebie wyglądało? Jak to u mnie wyglądało? E, od małego dbałem o swoją sprawność fizyczną. E, dbanie o sprawność fizyczną to nie, nie wynikało z jakiejś sytuacji, która, nie wiem, koło mnie zaczyna się dziać i ja w tym momencie decyduję, że chcę być sprawny. Nie, ja cały czas dbałem o swoją sprawność. Być może to wynikało z tego, że ja szkoła podstawowa, w szkole podstawowej miałem prawdziwy WF. Gdzie Co to znaczy prawdziwy, prawdziwy WF"? WF? To znaczy, miałem całą lekką atletykę. Teraz nie ma tego. Ja nawet skok z wyż trenowałem w szkole podstawowej. Skakaliśmy skok z wyż, Gdzie. A co to za szkoła? Gdzie ta szkoła była? Gdzie takie szkoły istnieją? Właśnie istniały kiedyś takie szkoły. W latach 80., bo to, to były moje lata, jestem rocznik 70., czyli już starszy od węgla jestem. W latach 80 tego typu szkoły były. I no, dzięki temu można powiedzieć. Ja jestem sprawny do tej pory, ja mam... Czyli nabyłeś takiego Harta Docha? Dosłownie. Chodzi, chodzi, chodzi o to, że od małego byłem już we właściwy sposób prowadzony. Moi nauczyciele pokazywali mi, pokazywali mi i przede wszystkim kształtowali mój organizm, czyli kształtowali moją wytrzymałość, moją siłę, moją szybkość, moją skoczność. Wszystkie te parametry, które, które są bardzo ważne de facto, jak już jest starszym, bo dzięki temu, że sobie przepracujemy za, za młodego człowieka pewne, pewne rzeczy, później mamy łatwiej, później mamy łatwiej i to wszystko łatwiej nam przychodzi po prostu. To też chodzi o to, że pewno zaraz do tego dojdziemy o, o hard ducha, o silną głowę. To już w tym momencie było u mnie kształtowane, bo my, Cały czas rywalizacja była w szkole. My się nie baliśmy rywa, rywalizacji, tak jak teraz. Ee, unika się rywalizacji, bo nie można kogoś pokonać, bo ktoś się rozpłacze, bo zrobimy mu krzywdę, bo mu będzie smutno itd., itd. Nie, czegoś takiego nie było. A czy poza tą szkołą też był jakiś sport, poza lekcjami? To było tak, że była piłeczka. Piłeczka. Czyli takie aktywne spędzanie aktywne tego czasu? Aktywne spędzanie czasu, była piłeczka. Oczywiście było, była zabawa, bo ja byłem wychowany za czasów czterech pancernych i psach, zaba, zaba, zabawa w wojsko, karabiny z patyków biegało się, skakało, robiło się fikołki, wszystko się robiło. No dobrze, to jeśli byłeś taki aktywny od dziecka, czy też miałeś w domu wsparcie super, że to robisz, byłeś chwalony, czy generalnie to było takie? Neutralne, że rodzice byli zajęci czymś innym, a ty zajmowałeś się tym swoim sportem. czy znaczy rodzice się interesowali, na pewno. rodzice się inter... Wspierali cię w tak. tym sporcie? Znaczy, wspierali, tak, wspierali, aczkolwiek to było, to było naprawdę survival. To była walka o przetrwanie, walka, walka o to. Na przykład teraz mamy wszystko. Piłkę do nogi, jak czy ja kupiłem, czy któryś z moich kolegów. My tą piłkę, o tą piłkę dbaliśmy. My tą piłkę pastowaliśmy. Jak piłka się rozpruła, to Czyli tą nie, piłkę nie graliście szyliśmy. na asfalcie, nie graliście na betonie. Dosłownie, to było dbanie o ten sprzęt. Teraz. Nawet Adidasy, tak? Do biegania. Teraz są Adidasy do biegania, do skoków zwyż wyż. Buty do grania na, na hali takiej, buty do grania na hali takiej. To jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony no, troszeczkę człowiek się minki robi w tym momencie i szuka. Hmm. Szuka tej pomocy. Ulecenia, tak, czyli tak. jeśli sobie kupię buty nie za 200, tylko za 800, to szybciej pokonam dany dystans. Na przykład, bo w tych butach, bo jakiś pan X, pan X, <noise> reklamuje te buty, tak. To znaczy, że one są dobre. Ja też miałem okazję o niektórych butach się wypowiedzieć i niestety nie zdały egzaminu. I łatwo jest. Łatwo jest, jak mamy ten sprzęt. Łatwo jest, jak mamy ten sprzęt i szczególnie jak zaufamy temu, temu sprzętowi. I tu właśnie jest ta walka w tej głowie. Jak mamy ten gorszy sprzęt, to musimy czymś nadrobić. I tak... Dobra, to, to teraz przejdźmy do tej wątku z selekcji. Od czego powinniśmy zacząć myśleć o selekcji? Czy właśnie od ubrania, od butów, czy od tego, co mamy w głowie, jeśli chodzi o tę żyznę fizyczną. Jaki trening? Co robić? Od czego zacząć? Wszystko, na pewno wszystko po trochu musimy. No bo to też nie chodzi o to, żebyśmy z racji tego, że zima tak trenował, biegał, nie wiem, w cudzysłowie, w samych skarpetkach, że my też mamy to robić. Są inne czasy, są, to wszystko poszło do przodu, należy to, musimy to wykorzystywać i, i koniec, koniec i kropka. Tylko trzeba pamiętać o tym. No nie dać się zwariować, że jak ktoś nam powie, że to coś jest najlepsze, no to znaczy, że to jest najlepsze. Nie. To, jest, to będzie najlepsze, jak ty sam to sprawdzisz, ty sam to przetestujesz. Czyli musimy sobie ten sukces wypracować. Dosłownie. Dosłownie. To, to, to okej, okay, fajnie, tak, bo jacyś sportowcy reklamują jakieś rzeczy, jacyś ludzie związani ze strzelec, z survivalem, też coś tam reklamują z racji tego, że przy tym siedzą, to robią, tak. Ale no, okej. Okay. Ale trzeba to sprawdzić samemu. Bo. Dobra, jakie założenia treningowe mamy robić? Powiedzmy, tak jak jest teraz, mamy jesień i chcemy się przygotować. Ile czasu potrzebujemy, ile przed selekcją, przed terminem, powiedzmy kiedy mamy przystąpić do selekcji, powinniśmy zacząć yy, pracować. Rok czasu to jest tak, yy, będąc, będąc już sprawnym. Sprawnym to znaczy wykonując wszystkie normy, które są potrzebne do y, zaliczenia selekcji, egzaminu na selekcję, wykonujemy na piątkę i jeszcze więcej. No bo dobrze wiemy, że mamy załóżmy te 18 podciągnięć, ale jak będę miał do wyboru osobę, która pociągnęła się 18, a załóżmy 30 razy. Wybiorę tą osobę 30. Aczkolwiek, aczkolwiek też były tego typu sytuacje na selekcjach, na których byłem instruktorem, że wybierało się osobę, która zrobiła mniej właśnie ze względu na głowę, bo widać było u niej ten hard ducha, była, widać było walkę, ona nie chciała się poddać. Mimo to, że lekarz powiedział, że nie. Bo też mi lekarz, lekarz miał taką zasadę, że już wcześniej jak widzi że, widzi, że ktoś już nie daje rady, to już go tak delikatnie mobilizuje do tego, żeby właśnie sprawdza. On go w tym momencie sprawdza, tą jego głowę, czy ta głowa jeszcze chce walczyć, czy już jak akurat ta głowa usłyszy to, co chce usłyszeć. Czyli weź, już daj spokój, zadbaj o swoje zdrowie, już się nie męcz, zdrowie ważniejsze. I jeśli ona powie tak, to okej, okay, to ona idzie. Ale od tego momentu, jak lekarz zacznie mówić, jeszcze, jeszcze trochę, jest jeszcze trochę czasu, zanim lekarz definitywnie powie, że nie, już to zagraża naprawdę twojemu zdrowiu. W tym momencie no, nie mamy wyboru. I też tego typu sytuacje były, że Yy, z, z osoby po dwa-trzy razy yy, miały przez lekarza po prostu zabronione. Yy, dalej kontynuację, z, zabronioną kontynuację selekcji. Także. To jak mądrze przygotowywać się do tej selekcji, tak, żeby nie zachetać swojego organizmu, żeby nie, nie, nie spalić swoich mięśni? Ja powiem, no z racji tego, że ten sport cały czas u mnie w życiu jest. Ja miałem różnego rodzaju okresy. Przygotowywałem się do, maraton, do maratonu, bo przebiegłem 12 chyba maratonów, z tego co pamiętam. Najlepszy czas na maratonie miałem: 2 godziny 50. Pięknie. Także udało mi się zejść poniżej 3 godzin. Walka niesamowita była, ale udało się. E, przygotowywałem się do triatlonów, do, do duatlonów, e, także cały czas, to ten, cały czas do czegoś się przygotowywałem, i e, no z racji tego też, że skończyłem AWF, no wiem jak to powinno wyglądać. E, e, I bardzo ten proces jest przygotowania do selekcji, jest bardzo podobny do chociażby takiego startu w maratonie. Ale bardzo podobny tylko pod względem takich do maratonu ćwiczymy tylko tą wytrzymałość, szybkość, szybkość siłę. Wydolność. wydolność. Ale a tu musimy, Dołożyć, dołożyć jeszcze te inne rzeczy, które są ważne, czyli pływanie, czyli wysokościówka, psycholog. No przed biegiem maratońskim psycholog ci głowy nie sprawdzał. Tutaj będzie sprawdzał, tak? Czyli zanim pójdziesz na ten WF, bo to tak, tak było, chyba jest dalej tak samo, czyli najpierw psycholog idziesz do psychologa, psycholog cię kwalifikuje albo nie kwalifikuje po, po tych testach i po, tych, po rozmowie z psychologiem. i Dopiero zaczynasz, idziesz na, na, na ten, na ten właściwy, właściwy egzamin. I czy to maraton, czy to selekcja, ja zawsze to miałem ten proces przygotowania do konkretnego startu zrobiony tak, że, no, tak jak teraz mamy, była już selekcja z tego, co wiem, do wojsk specjalnych, bo już była. I załóżmy teraz, jak ja bym się zaczął przygotowywać. Jest jesień, zima. Ja nie pamiętam. Tam miesięcy, ale mamy y, teraz listopad, grudzień, styczeń, luty, chyba. To są cztery miesiące, w których według tego mojego planu, który ja sobie założyłem, właśnie y, nie zajeżdżamy organizmu. Nie zajeżdżamy organizmu, ale biegamy dużo. Biegamy dużo w pierwszym zakresie biegowym. Co to znaczy? Co to, znaczy? to znaczy, że biegamy tak, żeby nie dostać zadyszki. Oczywiście też nie unikamy tego, bo mamy, ogólnie mamy trzy zakresy biegowe. Pierwszy, kiedy można mieć zegarek, który nam ładnie to wszystko pokaże. Ja to, ja to biorę na zdrowy, chłopski rozum, bo tak byłem wychowany. Dostaję zadyszki, wchodzę już w drugi zakres biegowy, czyli już zaczyna się proces tlenowo-beztlenowy, czyli organizm już zaczyna, zaczyna tam kopać z głębi tą energię naszego ciała. Jak już jest super zadyszka, nie mam siły na nic, jęzor na wierzchu, w tym momencie już typowy, taki beztlenowy jest wysiłek, który jest też bardzo ważny, ale nie w tym właśnie pierwszym okresie. W tym pierwszym okresie biegamy właśnie wolno, dużo. Po, to, po co? Po to, żeby wzmocnić, przygotować nasz organizm do wysiłku, który będziemy robić później na etapie. Tym letnim, czekaj, jesień, zima. Drugim etapie, na drugim znaczy, etapie. Zimowe. Na, na, na drugim etapie będziemy robić. Ale teraz o pierwszym etapie, czyli biegamy dużo, ile, no to mówię, mam w tym programie swoim, tam są jakieś tam dystanse, to, to też nie jest nie wiadomo jak, jak, jak dużo, ale no, długo i w pierwszym zakresie, delikatnie od czasu do czasu zahaczając ten drugi zakresik, ale to tylko tak, żeby żeby organizm troszeczkę żeby nie zapomniał, tak. że do czego jest stworzony, to tak jak z samochodem, nie będziemy jeździli cały czas na w wolnych biegach, czasami trzeba, jak to się mówi, doładować mu i sprawdzić, ile, Jasne. ile jest wart. I to jest, to jest taki pierwszy etap, ten zimowy, etap zimowy i później mamy, mamy etap ten wiosenny, czyli z tego co ja pamiętam, to mamy etap wiosenny, to ja tam zaplanowałem teraz listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, marzec, kwiecień, maj chyba. Mamy ten etap letni i w tym, na tym etapie letnim to już jest taki e, taki trening specjalistyczny. Tam właśnie dokładamy siłę, e, dokładamy szybkość e, i to kształtujemy. Czyli już tutaj e, pierwszy zakres traktujemy jako taką, pierwszy zakres biegowy traktujemy jako taką rozgrzewkę. Mhm. Rozgrzewkę do tego co będziemy robili e, w... Czyli ten trening mu, tak już będzie zróżnicowany, tak? Tak, już będzie zróżnicowany z akcentami na siłę, szybkość, no wytrzymałość mniej, ale też bardziej taką wytrzymałość szybkościową, bo tu będziemy, dochodzą interwały do treningu. Doprecyzujmy, na czym polega ten trening siłowy. Jak trening, on wygląda? Jak, te, jak wygląda trening siłowy? Trening siłowy przede wszystkim. W każdym etapie, czy to etap zimowy, wiosenny, czy letni. Na etapie zimowym trening siłowy polega na tym, że robimy go oddzielnie, oddzielnie od biegania, czyli albo bieganie, albo siłę, albo basen, bo tam też basen, zapomniałem o basenie, bo jest jeszcze basen, na który musimy sobie też. No musimy, musimy, iść mm -hmm. i też pływamy dużo, pływamy dużo, ale nie szarpiemy organizmu, pływamy dużo, żeby ten organizm się przyzwyczaił do, do tego, co go czeka później w tym etapie, na tym etapie letnim, na tym etapie letnim tak samo i to bieganie musi być bardziej agresywne, pływanie musi być bardziej agresywne i ta siła też musi być robiona troszeczkę hmm, szybciej mm -hmm. i na tym etapie letnim siła będzie wplatana w trening biegowy. To nie będzie oddzielny trening, tylko załóżmy biegnąc, zatrzymuję się, robię jakieś ćwiczenie. Znów biegnę, znów się zatrzymuje, robię znów jakieś ćwiczenie. Czyli tak jak selekcja. Idziesz po płaskim, za chwilę wchodzisz pod górkę, zbiegasz z górki. Taki crossfit? No można powiedzieć, że taki crossfit. Tylko crossfit ze swoim ciężarem ciała. Mhm. Co to nam daje? To nam daje, że mam. Mniej, mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji, bo zazwyczaj e, młodzi ludzie, e, chcąc, to jest takie szybko tak, uzyskać te, jakiś tak, efekt, tak, szybko jakiś efekt uzyskać, przesadzają. Dlatego bardzo ważny jest ten etap pierwszy, spokojny, ten zimowy, żeby nasz organizm wzmocnić, wzmocnić układ oddechowy, wzmocnić, wzmocnić płuca, czyli czy wzmocnić układ krążenia, wzmocnić kości, mięśnie, żeby później móc właśnie wstawić te, te stawki mocne, mocne, bez których nie ma treningu, praktycznie, bo ja znałem, znam osoby, które, które Biegały tylko w pierwszym zakresie, chwytając się delikatnie, wchodząc delikatnie w ten drugi zakres, i do pewnego momentu, jak one ćwiczyły, okej, okay, waga, waga ich spadła, ale w pewnym momencie organizm się tak przyzwyczaił do tego, to nie był już wysiłek dla tego organizmu, że waga z powrotem zaczęła iść do góry. Dlatego bardzo ważne jest, jeśli myślimy o treningu, Trening to nie jest tylko bieganie w jednym spokojnym, jednym spokojnym tempem, tym pierwszym zakresem, tylko chce czy nie chce trzeba wejść w ten drugi, trzeci zakres. To jest tak, tak samo jak Andrzej o tej głowie co rozmawiamy. Właśnie głowę te, też trzeba doprowadzić do tak zwanego upodlenia. Zaraz do tego przejdziemy. Ale generalnie w tym treningu tutaj, czyli nie ma drogi na skróty, żeby dojść do tego y, y, takiego sukcesu naszego osobistego w tym, żeby nasz organizm wytrenować i przygotować odpowiednio do wzięcia udziału w selekcji. Nie ma drogi na skróty. Dla mnie nie ma drogi na skróty, bo y, droga na skróty prowadzi nas donikąd. I. Czyli Widzę. do kontuzji, bądź po prostu do... Bądź kontuzji, bądź mhm. po prostu, no po prostu nie skończymy, tak? Tu do trzeba... do wypalenia, do przerwania po prostu możliwości naszych, naszego organizmu. Ale dosłownie, tak jak powiedziałeś, trzeba, dlatego na tych pierwszych, tym etapie zimowym nie wypalamy organizmu. My ten organizm, już któryś raz powiem, wzmacniamy, wzmacniamy przygotowujemy do tego wysiłku, który zaczniemy sobie na wiosnę, i w tym momencie na wiosnę tam trzeba ten z jeden trening taki porządny przeprowadzić, żeby po prostu doprowadzić, sprawdzić się, po prostu dla siebie sprawdzić się, kiedy mam dojść, kiedy ja już. Nie wiem, czy to dobre porównanie, czyli tak smarujemy taki pyszny chlebek <y> masełkiem, zanim położymy tą szyneczkę. <y> <y> Jeszcze chlebek cieplutki. tak, 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 <gle> tak. Co, coś w tym jest, coś w tym jest, bo na selekcji e, instruktorzy. Częstują batonikiem, tak? Tak. I nie daj Boże, weź ten batonik. <laughs> Przez żołądek do serca. <laughs> tak, tak także, także dla mnie nie ma drogi na skróty. Nie ma, nie ma programu 30-dniowego, który cię do selekcji przy, przygotuje. Nie ma weekendowego szkolenia, który wzmocni twoją głowę. To Dobra. jest proces. A czy jest taka książka, taki poradnik, który zerojedynkowo tyczy się Powinien się dotyczyć wszystkich tych, którzy chcą się przygotować, czy raczej też powinniśmy y, szerzej patrzeć i słuchać swojego organizmu i czasami to, co gdzieś przeczytamy w jakimś poradniku, niekoniecznie zastosowanie tego w naszym przypadku będzie ok. No, dosłownie, tak jak mówisz. E Czyli co? Co? przy tym wszystkim to, co usłyszymy, co nam powie zima, ktoś inny, musimy również słuchać swojego organizmu, tak? Ależ, ależ dosłownie, bo organizm nas, nasz będzie krzyczał. Jak coś będzie nie tak, będzie krzyczał. E, tylko też musimy, dlatego znów wracam do tego, trzeba ten organizm wprowadzić świadomie w stan takiego zmęczenia, że już jestem prawie na końcu te, tego swojego, żeby. Nauczyć ten, ten się. Ten trening ma być zrównoważony, zróżnicowany. Dosłownie. E, Prowadzony z głową. Z głową, no właśnie. No to teraz co do głowy. Jak mamy zadbać o tę głowę i jak mamy ćwiczyć tą naszą psychikę, żeby sobie dawać rady w tych, w tych dalszych etapach, e, czy to już na tej selekcji. No to już idąc tym, tym całym procesem. Tak. Przygotowania do selekcji, o którym tutaj rozmawiamy na tym wstępnym etapie. My już będziemy delikatnie też. Z Tak, ta głowa nam się sposób, Tak, ta głowa przygotowuje, no bo ona, jeśli, bodźce uhy. będą w stronę głowy do głowy szły, no bo będą szły. I to, co ja robię, to też ludzie się też pytają, jak ja to robię, no rozmawialiśmy tutaj, tak jak to była opowiadałem. Mam zaplanowane 15 km. Uradowany, przybiegam, kończę 15 kilometr. Zrobić jeszcze, wymusić na sobie jeszcze kilometr. Jeszcze z 800 metrów. Albo zrobić, nie wiem, jak nie chcę nie biec, to zrobić, nie wiem, 20 przysiadów. I ja, 100, mam, 100 wiesz, jaki ja mam na to patent. Udaję, że nie widzę, że zrobiłem 15 <grym> kilometrów. Też tak <grym> można. Tylko pamiętaj, że można udawać, tylko na selekcję, jak udasz, możesz tak. skończyć selekcję, bo to udanie może być akurat oszukaństwem. Jasne. dla, o, Możesz oszukać instruktora. Tak. No chyba, że zrobisz to inteligentnie, no bo też są tacy, którzy I robią ja, to. Ja to mówię w tym sensie, że podczas treningu. Rozumiem, wiemy, kiedy po prostu dostaję informację, że założenie sobie zrobiłem, że robię 20 kilometrów i już sygnał słyszę, że jest 20 kilometr, to ja udaję, że go nie słyszę. Ja sobie dalej zakładam, gdzie mam dotrzeć, gdzie mam jeszcze podbiec, gdzie mam jeszcze pójść. Ale, ale Żeby dosłownie. to zawsze było te 25 na 30. Ale, ale dosłownie. No. Ja też kilka dni temu robiłem trening. A ja pójdę sobie ósameczkę zrobię. 14 zrobiłem. I U to... mnie troszeczkę było właśnie 15 założenie, 21. Ale to, to, to różnie bywa, nie? no bo nieraz zaplanuję sobie jakąś trasę, tak. bo mam jakieś tam trasy zaplanowane do, do tego mojego treningu, do biegania. No, a, pobiegnę sobie, zamiast prawo pobiegnę sobie w lewo. Co z automatu wydłuża mi trasę o 2 kilometry? No tak będzie nieraz, zabłądzimy na selekcji, trzeba będzie obejść górę kilometrów przybędzie mimo to, że z, z mapy nam wyjdzie nie wiem 10 kilometrów, a zrobimy 15. Nie? Także cały czas ten tą oprócz, nabierania ogólnej sprawności, czyli takiego przygotowania organizmu, my będziemy też z automatu, no bo jednak ta jednostka centralna rządzi całym naszym organizmem i ona też będzie, będzie tam, jak to się mówi, się już wstępnie, wstępnie bodźce już będą do niej szły. A pamiętajmy jeszcze o tym, że mamy, żyjemy w klimacie umiarkowanym. Za chwilę będzie zima. Tak. <laughs> Za chwilę śnieg spadnie. Śnieg się rozpuści, będzie błoto. To wszystko będzie też wpływało na, na nasz trening to, i też na naszą psychikę, bo. Dobrze wiemy, jak, jak większość z nas reaguje. Jak wieje wiatr, pada deszcz. Idę pobiegać. O, deszcz pada, nie, nie idę. Ale to jest tylko ten moment. zgodzić się ze mną. Ten pierwszy moment wyjścia, bo jak już wyjdziemy, pomimo że pada ten deszcz, ale mam odpowiednie w miarę ubranie, to za chwilę nam to przestaje przeszkadzać. Ale ja uwielbiam biegać w deszcz. I teraz m, można mnie na nazwać zboczeńcem treningowym. Albo romantykiem. <laughs> Romantyk masochista, nie w tym momencie. No bo. Mm, Wracając y, pamięcią do swoich treningów, ja uwielbiałem biegać, uwielbiam dalej biegać w deszcz. No to będę wczoraj z córką swoją też w deszcz biegaliśmy. E, A to ja... przepraszam, że ci przerwę. Y, w przyszłym <grym> roku Twoja córka kończy 18 lat i biegniesz z nią no oczywiście, w, Grom challenge. w Grom challenge, Tak, tak. <grym> Także już ją przygotowuję. Nie? Już. Super. Także y, i, I tak to te warunki tak. też powodują że właśnie i siła będzie nam delikatnie wzrastać, szybkość, wytrzymałość, no i ta... A przede wszystkim tą siłę mamy w głowie. A przede wszystkim ta siła tutaj, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, tu możesz mieć siłę, a to coś, to zgrubienie między uszami powie, frajerze, stój, nie biegnij. Czy... I trzeba z tym walczyć. Tak. Przygotowanie do selekcji, czy powinniśmy w jakiś sposób porozróżniać, czy to będzie selekcja do jednostki wojskowej Grom, czy do innej jednostki specjalnej w Polsce. Mm. Znaczy, wiesz co, ja zapraszam wszystkich na stronę, nie, nie, nie pamiętam, na, czy to jest na stronie DWS-u, dowództwa sił specjalnych, czy gdzieś na jakiejś innej stronie poświęconej selekcji do wojsk specjalnych, ale tam jest wszystkie, wyszczególnione. wszystko wyszczególnione i z tego co pamiętam, to tylko do Formozy są jakieś dodatkowe ćwiczenia w stylu związane ręce z tyłu, wrzucają się do wody i musisz, no wszyscy znają ten film, wybi wybić zasłonięte. się, nabrać powietrza i z tak. powrotem na dół. To z tego co wiem, to jest takie chyba dodatkowe ćwiczenie, no z racji tego, że no to formosa, tak? tak? A ogólnie, ogólnie chyba, nie jestem pewien w stu ale czy to Grom, czy to Lubliniec czy to Agat, czy jakaś inna jednostka, że to jest, być może są jakieś tam inne, Jakieś inne detale, być może nie wiem, do gromu jest więcej, czegoś, do Lubińca jest więcej czegoś z racji tego, że oni taktyka zielona. Nie wiem, nie wiem, być, być może być może. Na ile procent powinniśmy być przygotowani? Na 100 czy na 110, a może więcej? Ja byłem na 150 przygotowany. Ale być może dlatego, bo za moich czasów ja nie wiedziałem, na ile mam być przygotowany. Wiedziałem, że ma być sprawny. Tak jak rozmawialiśmy, dbanie o sprawność dla mnie było nie czymś, co wynikało z jakichś zewnętrznych czynników, które akurat zadziały się, tylko po prostu miałem taki kod. Chyba mam taki kod. Masz być sprawny i koniec. I dbałem o swoją sprawność cały czas. Oczywiście to nie to, że nie wiem, nie piję alkoholu, oczywiście tak, nie palę, nie palę papierosów, tego unikam, aczkolwiek od czasu do czasu cygarko sobie zapaleć z whisky i sobie, lubię sobie usiąść i cygarko z whisky, jak to się mówi, whisky wypić, cygarko tak. wykulić, nie? Czyli to nie to, że ja unikam używek, bo... Ja uważam, wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba, jak to się mówi, znów wracamy do, Jasne. do tego czegoś, do tego zgubienia między uszami, które, które decyduje, czy przesadzimy, czy nie przesadzimy. Z Twojej praktyki, doświadczenia zdarza się tak, że ludzie, którzy są przygotowani na 150%, nie przechodzą selekcji? I czy wtedy wracają? Bardziej ta osoba, którą znam, ty też ją znasz, lekarz jej nie przepuścił dalej. Już, już była taka kontuzja zrobiona raz dwa razy, dwa razy ta osoba to po prostu już nogi nie, nie puścił mhm. przez nogi, ale ta osoba za trzeci raz wróciła i przeszła selekcję. Za trzecim podejściem. Za trzecim podejściem. nie tak, trzecie, za trzeci. Także jeśli głowa jest coś... była mocna u niego, powiem szczerze, tak jak patrzę i jak widziałem jakie głowy były później, jak już byłem instruktorem, no to ja wiem, że się swoje chwali, nie, ale to te nasze głowy chyba no, tak mi się wydaje z, te, z tego, co ja porównywałem z tymi głowami, które później były po mojej selekcji, to no, nie wiem, czy to jest spowodowane, ja cały czas mówię, że to stare czasy, trzeba było być twardym, ciężkie czasy, trzeba było, trzeba być ciężkim, robią się miękkie czasy, człowiek się robi miękki. Nie wiem, czy to jest, myślę, że to też ma, ja w jakiś sposób oddziałuje na nas i poniekąd jesteśmy leniwi, bo nie chce nam się... Przejść tej drogi, o której tutaj rozmawiamy, bo ktoś na Instagramie czy na YouTubie powie, ja mam 30-dniowy program, który zagwarantuje tobie, że przejdziesz. Tak. Jeśli to ten program weźmie osoba, która jest sprawna i ten poziom trzyma, powiedzmy, te piątki ze wszystkich tych, tak, to będzie to dla szansa. niej dobry program. Jest szansa, że ten program zadziała, ale jak przyjdzie osoba, która nie potrafi zrobić, nie wiem trzech, czterech podciągnięć, czy jednego pociągnięcia, no to ten, ten program na pewno nie zadziała. No, nie ma drogi na skutek. Swoje trzeba wypocić. To tak kończąc naszą rozmowę, nasze spotkanie, coraz bardziej możemy zaobserwować, mnóstwo ludzi e, wchodzi w taką strefę komfortu i słabo się prowadzi. Jak pobudzić naszą psychikę według ciebie, co zrobić, żeby wyjść z tej strefy komfortu. Jak zachęcić, żeby wychodzić z tej strefy komfortu? No, trzeba mieć jakiś cel w życiu przede wszystkim. Ktoś, kto nie ma celu, będzie sobie po prostu żył, tak? Musisz mieć cel, czyli w moim przypadku dbanie o swoją sprawność. Musisz być sprawny, żeby trafić do. Do wymarzonej jednostki. Musi być, musi by, musi by, musisz być sprawny, żeby ochronić rodzinę, jak coś zacznie się dziać. Musisz, musisz być sprawny, żeby być, żeby być zdrowy. Trzeba sobie założyć jakieś priorytety. Jeśli jedynym naszym priorytetem jest zdobywanie pieniędzy, załóżmy. To też jest ważne, tak. To też jest ważne, bo bez pieniędzy nie będziemy mogli sobie pozwolić na coś, ale to trzeba wszystko Jakaś równowaga Jakaś powinna równowaga być. Bo nie ma chyba być. nic gorszego, żeby. A może tak smutno nie kończyć, ale tak, taka ja myślę, żeby odchodzić z tego świata z pełnym kątem. To chyba nie bardzo. Znaczy, tak jak mówimy, no to jest ważne, tylko no, oprócz tego to co, to, co tutaj mówimy cały czas: dbajmy o swoją sprawność, nie z racji sytuacji, która nas e, zaskoczyła, tak. Bo może to być ostatnia sytuacja i więcej takich sytuacji nie będzie. Po prostu żyjmy, żyjmy prostu zdrowo, żyjmy. fajnie, dobrze, szanując się nawzajem i z wielkim szacunkiem i podziękowaniem za dzisiejsze spotkanie. Proszę bardzo, byłoby, było mi bardzo miło podzielić się. Bardzo z tobą kulturalny ze, zima ze, 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 ze wszystkimi, którzy będą ten filmik oglądać. Bardzo kulturalny zima wyjątkowo. Kurczę. Dziękuję, bardzo. Dziękuję. Czołem.